Dá o João Pasca. Coś w niej? Nie widzę. To dobrze, o to chodzi. Przegram naszych dzisiejszych zawodników. I chleb bananowy. Może się okaże, że chleb będzie najlepszy z tego wszystkiego. Rękę wodę. Teraz oceniamy w skali od 1 do 10. Słodkie dosyć. To jest... Możesz zgadywać smak. Jakaś biała czekolada? Z... Z orzechami. Mam ci mówić? Z cynamonem? Nie. Z czym? Biała czekolada z kokosem. Właśnie tak czułem, że ten kokos, ale tak nie byłem pewny. No to w skali od 1 do 10. Mhm. Taka dziewiąteczka, myślę. Bardzo dobre. To wysoko? Mm. Masz dokończyć. Poproszyłem. Zęby mi się zalepiły. To już nie takie dobra. To jest jakaś zwykła chyba czekolada. Taki czekolada, ale z... Z orzechami. Jo. Dokładnie. Taka siódemeczka, szósteczka. To mnie nie powaliło. Czyli... Możesz spróbować jak chcesz. A nie, bo też będziesz, dobra. Czyli kokos? Dobrze. Mhm. Ale w środku. Dobra. Tak bym wypadł. No to dziwny smak jakiś. Taki bliżej nieokreślony. Co czujesz? Jest taki słodkawy. Powiedziałbym, że to kokos, ale to raczej kokos nie jest. Nie. Ale ma jeden składnik taki sam jak kokos pierwszy. Biała czekolada. No. I jest orzech w środku, tylko musisz zgadnąć jaki orzech. Jaki orzech? Chyba laskowy. Nie. To nie wiem, ale tamta biała czekolada lepsza ma. Ta jest taka za słodka trochę. Ale lepsze od drugiego. Lepsze od drugiego. Czyli to jako na podium w drugim miejscu. Mhm. Możesz sobie przepić, żebyś... Kurde, ale mam. Właśnie. Masz przed sobą na wprost. Lewo, 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 tu. Uważaj, bo się trochę leje. Dobra. Słony karmel. Tak? Nie. To... Nie. Masło orzechowe? Masło z masła orzechowego, ale nie, nie w całości. Bo tu są orzechy. Bo są fistaszki.
I też część tego, co powiedziałeś wcześniej. Co powiedziałem wcześniej? Słony karmel. A to jest słony karmel z fisteczkami? Nie, sam karmel z fisteczkami. No ale dobra. To jest drugie miejsce, ewidentnie. Drugie? Mhm. Bardziej. No, dobra, no. Słone. O, jednocześnie słodkie. No to musi być słony karmel. No. Dobra. Nie, jest słony karmel. To pierwsze miejsce. Pierwsze to? Mhm. Wow. Nie zaskoczyłeś. No właśnie, nie spodziewałem się. Myślałem, że kokos zostanie. Ale czuć tą konsystencję fajną. No ona jest taka masełkowata. Wydaje mi się, że najlepsza. Kokos był drugi, jeśli chodzi o konsystencję. Co je możesz zdjąć? No takie masło. No. Co nie było w tej kolejności? Czyli najpierw był kokos. Czekolada, migdał, biała czekolada, orzech, karmel, słony karmel. I zwycięzca. Masz słony karmel. Na pierwszym. Biała czekolada na drugim. Na pewno ten dałeś daleko. Ten ostatni był. Tak, czyli czekolada, orzech ostatni. I teraz trzecie miejsce. Karmel. Już nie pamiętam. Możemy dać egzekwę. No możemy dać, bo to się zobaczy. I to jeszcze będzie testowane. Słony karmel jako pierwszy. Kokos drugi, egzekwo trzeci. I czwarty, czekolada. 6 punktów na 10. Ej, do najlepszego twojego. Według ciebie. Zacznij. Ale ja bym słony karmel dał na drugi numer. Jeszcze się okaże. Delikatny. Sam mocniejszy miał smak. Jeden taki lekko wyczuwalny. Więc... nawet lepszy. Ale czuję bardziej chleb. Jest taki za delikatny. Ten ma identyczną konsystencję. Czyli w sumie biała czekolada jest bardziej wyczuwana niż ten kokos. Czuć, ale... ale delikatnie. Ale nie, z racji, że jestem fanem kokosu. Kolejność. Tak. Na razie? No jest trochę raz. Rozpłynął nam się. W tym znowu orzech mocno wyczuwalny. Czekolada. Znacząco. Ale dużo bardziej mi smakuje słony karmel niż karmel z orzechem. Ale ja tutaj egzekwo bym nie dawał. Ja bym dał chyba wyżej. Gram czekoladę migdał. Karmel, orzech na czwarte. Czy nie na piąte? Czy on ogólnie nie jest zły? Ja musiałbym być fanem orzechów. Ja po prostu nie przepadam za orzechami laskowymi. Więc dla mnie ten będzie ostatni. No to kolejność trochę inna jest. Może nie jestem obiektywny, ale... ale nie moje smaki. Czy ja tylko zamieniam? Słony karmel daję na drugie. Pierwsze, trzecie, czwarte, piąte, dalej z tyłu. Pierwsza trójka, dwójka z tyłu.